Cześć, witam Was serdecznie na Dorota Inn, dzisiaj z Nowego Jorku, z Central Parku. Ponad 340 hektarów. Codziennie ponad 20 milionów osób odwiedza to miejsce. Boiska do baseballu, korty tenisowe, miejsca do wypoczynku, skałki, pagórki, piękne widoki na pobliskie apartamenty, jeziora, gdzie można pływać łódką. Wspaniałe miejsce do wypoczynku, do relaksu i pomimo tego, że tak wiele osób tutaj przychodzi, to i tak można tutaj znaleźć spokojne i zaciszne miejsce, w którym można odzyskać spokój ducha i równowagę, w którym można troszeczkę odpocząć od pobliskiego, wielkomiejskiego zgiełku. Zapraszam Was dzisiaj, kochani, na spacer po pięknym Central Parku, a jest naprawdę co zwiedzać i jest tutaj kilka wejść, jest tutaj sporo pięknych miejsc. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu. Zapraszam Was też do obejrzenia moich pozostałych filmów z USA. Trzymajcie się i do zobaczenia! Ponieważ Central Park jest ogromny, prowadzi do niego kilka, nawet kilkanaście bram i każda z nich ma inną nazwę. Jest oczywiście zlokalizowana w innej części różnych dzielnic Nowego Jorku. A ja wybrałam wejście od strony Columbus Circle, czyli od ronda, które znajduje się przy skrzyżowaniu Broadway i 8 Alei. I jak widzicie, znajduje się na nim kolumna z pomnikiem odkrywcy Ameryki. A ponieważ jest ładna pogoda, to widać od razu już na pierwszy rzut oka, że jest to miejsce uwielbiane przez Nowojorczyków i odpoczywają tutaj praktycznie wszędzie, gdzie tylko się da. Ciągle ktoś przechodzi, ciągle ktoś przejeżdża na rowerze, jeżdżą dorożki, turyści robią sobie zdjęcia. I to, co rzuca się też dosyć szybko w oczy, to to, że są tutaj piękne malownicze mostki oraz cudowne punkty widokowe. Jeśli będziecie mieć w planie popływanie łódką, to polecam zrobienie sobie wcześniej, najlepiej przez internet, rezerwacji, dlatego że kolejki do tych łódek oczywiście są mega długie i taka wizyta na ostatnią chwilę raczej nie skończy się znalezieniem łódki wolnej w dosyć szybkim czasie. Ja oczywiście troszeczkę żałuję, dlatego że z perspektywy wody uwielbiam oglądać miasta i na pewno tutaj byłabym zachwycona, ale popatrzeć się, jak te łódki pływają i zadowoleni w nich ludzie, też jest oczywiście miło. W Central Parku można sobie również odwiedzić zoo, malutkie zoo, bo większe jest, z tego co pamiętam, zoo w Bronxie. Za to tutaj możecie się na przykład załapać na pokaz fok. Jeszcze Wam o tym nie powiedziałam, ale przygotujcie się na to, że jeśli chcecie jednego dnia zobaczyć cały park, to trzeba sobie praktycznie cały dzień naprawdę na to przeznaczyć, dlatego że to jest przeogromna powierzchnia, a wszystkie ścieżki, którymi się tutaj chodzi, to zdecydowana większość z nich jest wąska, kręta. Pewnie też się zdarzy Wam zgubić gdzieniegdzie, chociaż nawet kiedy ma się mapę, to gwarantuję, że zapatrzy się człowiek na jakiś fajny widok i za chwilkę nie wie, gdzie się znajduje. Ale na przykład udało mi się dotrzeć do pomnika Hansa Christiana Andersena oraz do Alicji w Krainie Czarów. Kiedy tak sobie spacerowałam po Central Parku, to bardzo cały czas byłam pod ogromnym wrażeniem tego, że w centrum dużego miasta ktoś w pewnym momencie zaplanował takie ogromne zielone płuca. I spójrzcie, jaka tu jest różnorodność. I skały, i zieleń, i kwiaty, i również woda. I oczywiście wszędzie tam, gdzie jest woda i gdzie są większe przestrzenie, to widać przepiękną architekturę tego dawnego, trochę już nawet można powiedzieć, Nowego Jorku. Obstawiam i poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale myślę, że właśnie tutaj te budynki, które są z widokiem na park, a zwłaszcza na tę część z wodą, są najdroższymi budynkami. I spójrzcie, jaka roślinność. Wtedy, kiedy jest sezon wiosenno-letni, kolory są tutaj przecudowne. Ale myślę, że też równie pięknie musi tutaj być, kiedy jest wczesna, złota jesień. Pozostaje mi to sobie wyobrazić, ale myślę, że to by był też niezapomniany widok. A jeśli ktoś z Was zna i lubi The Beatles, to koniecznie trzeba przejść się na Strawberry Fields i zobaczyć miejsce upamiętniające Johna Lennona. Ale na pewno każdy z Was, kto oglądał Kevina w Nowym Jorku, kojarzy tę piękną fontannę oraz na przykład te piękne mostki, które się tutaj w tym parku znajdują. A na koniec zaskoczyły mnie te piękne skałki i tutaj jest ostatni punkt właściwie mojego zwiedzania, dlatego że teraz pora iść z powrotem w miasto i odkrywać kolejne miejsca już wśród budynków Nowego Jorku. Do zobaczenia!